Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, drodzy wyznawcy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Wysłuchaliśmy orędzia Ewangelii o zmartwychwstaniu Pańskim. Czytaliśmy Ewangelię, która jest dobrą nowiną. Zawsze dobrą i zawsze nowiną. Ta nowina szczególnie wybrzmiewa właśnie w uroczystość zmartwychwstania Pańskiego. Bo oto spełniły się zapowiedzi Jezusa Chrystusa, iż powstanie z martwych. Uczeń wszedł pierwszy do grobu i ujrzał grób pusty. Uwierzył, ujrzał i uwierzył. Moi drodzy, fakt pustego grobu jest znaczącym dowodem na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ale dla mnie osobiście zawsze takim dowodem bardziej przekonującym były spotkania zmartwychwstałego Chrystusa ze swoimi uczniami. Szczególnie te spotkania w Wieczerniku, kiedy przychodził mimo drzwi zamkniętych, kiedy stawał pośrodku nich, kiedy przekazał im dar pokoju, kiedy powiedział, że zostanie im zesłany Duch Święty. I także kiedy im dał misję do spełnienia, mają pójść na cały świat i głosić Ewangelię. I te doświadczenia apostołów i uczniów Chrystusa pięknie ujął święty Jan. Nie możemy nie głosić tego, co widzieliśmy, czego dotykały nasze ręce. Jesteśmy tego świadkami, jesteśmy świadkami Chrystusa zmartwychwstałego. I moi drodzy, na tym świadectwie apostołów i uczniów Chrystusa, pokolenia chrześcijan przez stulecia, przez tysiąclecia budowały swoją wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa. To na ich świadectwie jest także ufundowana nasza wiara, na fundamencie ich świadectwa. Także serdecznie dziękujemy tym naszym braciom, którzy dali świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie tylko słowem, ale życiem. Bo ta wiara w zmartwychwstanie wiele kosztowała. Wielu przelało za wiarę w zmartwychwstałego swoją krew. My, każdy z nas, moi drodzy, jesteśmy
jesteśmy spadkobiercami tego świadectwa. To świadectwo zostało niejako włożone w nasze serca, w naszą pamięć, w naszą wiarę. I to my mamy być tu i teraz świadkami zmartwychwstałego Chrystusa. Dla pokolenia, które żyje teraz i dla pokolenia, które będzie po nas. Więc nasze świadectwo jest rozstrzygające. Bardzo was, drodzy bracia i siostry, zachęcam do tego świadczenia o zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. To świadectwo jest nie tylko wyrażane werbalnie słowem, ale także też czynem, postawą, spełnianiem przykazania, które zmartwychwstały zostawił. A to przykazanie zostało wyrażone w szczególnym geście umycia nóg apostołom w wieczerniku. Pochylmy się też przed człowiekiem, umywajmy nogi, słuszmy, bo w ten sposób dajemy świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie. Czynimy Ewangelię wiarygodną, prowadzimy innych do wiary. Moi drodzy, pamiętam z moich licznych spotkań z pasterzami Kościoła Powszechnego, spotkanie z biskupem afrykańskim z Kamerunu, z diecezji Saint-Mélima, który to biskup o imieniu Pierre Celestin Nku, takie było jego nazwisko. W swoim haśle posługiwania biskupiego miał dwa słowa, zawarł właściwie całą syntezę chrześcijańską w dwóch słowach. Amen. Alleluja. Mówimy amen, zmartwychwstanie Chrystusa. Wierzymy, w tym wyznajemy wiarę, tym słowem wyznajemy naszą wiarę. I śpiewamy radosne alleluja. Pragnę wam życzyć pięknych, radosnych świąt wielkanocnych i spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. Bądźcie Jego świadkami. I moi drodzy bracia i siostry, chciałem was bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję za inicjatywę właśnie Szkole Nowej Ewangelizacji, za tę akcję z miłości do Słowa. Miłujmy Słowo Boże, rozważajmy Boże Słowo i pamiętajmy o tym Słowie, które dla nas i dla naszego zbawienia stało się człowiekiem. Pamiętajmy o zmartwychwstałym Chrystusie i bądźmy z Nim w żywej relacji. Szczęść Boże!